Jesteśmy na boisku w Czerninie. Trwają zajęcia w ramach wakacyjnego projektu Wakacje z siatkówką. Kto jest pomysłodawcą tego projektu i jakie są takie główne cele założone? Więc ten pomysł narodził mi się w głowie już w zeszłym roku. Z przyczyn głównie ograniczenia czasowego wynikało to, że nie został realizowany w zeszłe wakacje. W tym roku udało mi się namówić tutaj jednego z naszych siatkarzy, z naszego grotu na prowadzenie takich zajęć w terenie. Zajęcia są prowadzone na boiskach wielofunkcyjnych, takich jak to tutaj za nami w Czerninie. Mamy zajęcia w Dębogardzie, prowadzimy zajęcia w Pustarach, w Gąskowie, w Skoczewie oraz w Dygowie. No skąd pomysł? Pomysł zrodził mi się tak całkiem przez przypadek, ponieważ myślałem sobie, że w tym okresie, uwaga, piłka, w tym okresie wakacyjnym tak naprawdę te dzieciaki często gęsto jest tak, że nie mają co robić. Siedzą w domu, najczęściej przed komputerem. Wyszliśmy z taką inicjatywą, zachęciliśmy młodzież. Po pierwszych zajęciach widać, że fajnie to funkcjonuje. Ze swojej strony ja bardzo się cieszę, że Mateusz, do którego mam pełne zaufanie, jeśli chodzi o prowadzenie tych zajęć tutaj w terenie, cały czas z tymi dziećmi pracuje i poza tym, że jest to fajna praca od strony sportowej, technicznej, to jest to też forma, myślę, dobrej zabawy, o czym na pewno będziemy mogli się przekonać. Sam projekt chcemy zakończyć w ostatnią niedzielę sierpnia. Będzie przewidziany taki turniej połączony z jakimiś konkursami dla wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć dodatkowe środki na nagrody, bo każdy z tych siatkarzy, którzy tutaj za mną odbijają tą piłkę, na pewno zasłużył na jakąś mniejszą lub większą nagrodę. W jakich miejscowościach prowadzone są zajęcia? Tak jak już wspomniałem, poza miejscowością Czernin, zajęcia są prowadzone w Dębogardzie, w Pustarach, w Dygowie, w Gąskowie i w Skoczewie. Są to miejscowości, oczywiście nie wszystkie z naszej gminy, ale we wszystkich tych miejscowościach są boiska wielofunkcyjne, a to jest podstawa do tego, żebyśmy mogli takie zajęcia prowadzić. Miejscowości, które zostały zgłoszone, zostały ustalone wspólnie z sołtysami lub z opiekunami świetlic. A jaka ilość dzieci w tej chwili i dorosłych uczestniczy? Ja myślę, że tutaj Mateusz dokładnie nam to wszystko przedstawi. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja najbardziej się cieszę, że udaje się wyciągnąć zarówno dzieci, jak i młodzież gdzieś tam na boisko. Szczególnie się cieszę, że jest to piłka siatkowa. A czy grot Dygowo przewiduje młodzieżową drużynę grota, czy w jakiś sposób wdrażanie tutaj tego młodego na rybku? Jeśli chodzi o to zaplecze właśnie młodzieżowe, to jest to o tyle trudne, że tak naprawdę ten pierwszy szczebel rozgrywek jest to poziom wojewódzki i musielibyśmy mieć całkiem sporą grupę dzieci, żebyśmy mogli wziąć udział w tego typu rozgrywkach. Natomiast oczywiście my będziemy kontynuowali naukę. Mam nadzieję, że większość z tej młodzieży, która jest za mną, będzie również uczęszczała na takie zajęcia w okresie pozawakacyjnym. Na pewno będą różnego rodzaju turnieje, w których będziemy chcieli brać udział. Takim ogólnopolskim turniejem dla dzieci jest Kindersport. To jest turniej, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem nawet na terenie naszego województwa. W zeszłym sezonie bodajże 157 klubów brało w tym udział, więc ogromny projekt. Mam nadzieję, że nam się uda też w tym roku gdzieś tam w tym projekcie zaistnieć. Mateusz Dymecki, trener siatkówki w ramach projektu Wakacje z siatkówką. Jesteśmy na boisku w Czerninie. Proszę powiedzieć, panie Mateuszu, jaka ilość dzieci uczestniczy w projekcie we wszystkich miejscowościach, czy również dorośli są zaangażowani w to? Proszę to określić. To witam bardzo serdecznie. W ramach naszych zajęć, jak do tej pory, wzięło udział około 80 osób, głównie to były dzieci i młodzież. W bardzo dużej mierze najwięcej było z nich w Pustarach, bo w ciągu całego lipca udział wzięło około 20 osób. Głównie same dzieci to były
Rozrzut wiekowy jest bardzo duży, bo od 7-latków do 17-latków. Także z założenia ten projekt jest dla wszystkich. Dorosłych jest mało, bo udział wzięło w Skoczewie 6 dorosłych. Plus te dzieci, które chciały zostać jeszcze po 2-godzinnym treningu i nie były zmęczone i chciały pograć ze swoimi rodzicami. Przeważnie na każdym treningu pojawia się tak około 7 dzieci. Tak średnio, wiadomo, w Pustarach, gdzie było 20 osób, to pojawia się ponad 12. Wydaje mi się, że z boku by to mogło wyglądać, że zainteresowanie jest dosyć spore. Co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że to się przełoży na okres powakacyjny, gdzie dzieci będą chętnie przychodziły na treningi do nas na salę. A czy w jakiś sposób, już właśnie rozmawiałem z panem Grzegorzem, idea stworzenia jakiejś młodzieżowej drużyny, gminnej drużyny siatkówki, czy nie byłby to dobry pomysł, żeby to nie tylko wakacyjnie, takie tematy? Fajnie by było, gdyby się udało zachęcić młodzież do trenowania. Pamiętam, jak ja zaczynałem przygodę z siatkówką w Dygowie, to było nas około 30. Wiadomo, później się każdy wykruszył, została część, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich dzieci, które biorą udział tutaj w projekcie, by dało się wybrać taką dziesiątkę i zachęcić do dalszych treningów pod okiem pana Grzegorza. Jasne. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o umiejętności w ogóle dzieci, młodzieży, którzy uczestniczą w tym projekcie, jak by pan to ocenił? Poziom jest bardzo różnorodny, ale wiadomo, że jak przychodzą dzieci, które mają poniżej 10 lat i w ogóle nie miały styczności wcześniej z siatkówką czy z prawidłową techniką siatkarską, to trzeba było ich uczyć. Są dzieci, które już wcześniej gdzieś tam odbijały. To te, które mają więcej doświadczenia i więcej umiejętności, znowu pomagają mi z tymi dziećmi, które mają mniejsze umiejętności. I wydaje mi się, że to fajnie funkcjonuje, gdzie jest taka wzajemna pomoc, bo dzieci się znają, dzieci chcą razem pracować i dajemy radę ogólnie. I staramy się, żeby wszyscy osiągnęli pewien taki pułap zgodny z ich wiekiem. Proszę powiedzieć, kiedy kończycie projekt? Z końcem wakacji? Zaplanowany jest turniej podsumowujący na 30 sierpnia, to jest niedziela. Jak coś nam się wykrystalizuje, to oczywiście damy znać wcześniej i będziemy gorąco zapraszali wszystkich. Jasne. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Powodzenia.